Dzień dobry, witam Cię w odcinku numer 74, a tym razem porozmawiam z Dorotą Filipiu, która jest pasjonatką efektywności osobistej i wykorzystywania potencjału swojego umysłu. Pracuje jako trener biznesowy, pokazując narzędzia ułatwiające życie. Dorota jest również szczęśliwą żoną, a także matką dwójki dzieci. I o tym w głównej mierze dzisiaj będziemy rozmawiać. W jaki sposób połączyć pracę, pasję, a także wychowywanie dzieci i bycie dobrym partnerem. Zapraszam serdecznie. Cześć Dorota, mega Ci dziękuję za to, że znalazłaś chęci i czas na to, żeby znaleźć się na moim skromnym podcaście. Cześć Bartosz, ja się bardzo cieszę, że mnie zaprosiłeś, tym bardziej, że temat zapowiada się fantastycznie. No też tak myślę i jak przed chwilą uzgodniliśmy, temat tematem, ale na pewno dużo różnych innych wątków się wkradnie i na pewno to będzie owocna rozmowa. Wiesz co, ostatnio wychodzę z takiego założenia, kiedy zapraszam gości, że to jednak gość wie, w jaki sposób chciałby zostać przedstawiony i zawsze boję się, że popełnię jakieś faux pas, w sensie robię research na temat gości, na temat tego, czym się zajmują, natomiast wyznaję taką zasadę, że jak ja się rozgadam, to po prostu wiesz, może być problem i dlatego chciałbym poprosić Ciebie o to, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów na swój temat, co robisz na co dzień, dlaczego to robisz. Pewnie, jak najbardziej. Z wykształcenia jestem psychologiem, tak jak ty, natomiast obecnie zajmuję się przede wszystkim tym, aby pomagać ludziom w odkrywaniu też takiego swojego potencjału, aby też pokazywać, jak ta psychologia naprawdę może ułatwiać życie, więc moja droga poszła w tą stronę, że stałam się trenerem takiej efektywności osobistej, prowadziłam bardzo, bardzo dużo różnych szkoleń stacjonarnych dla firm, dla instytucji, dla przeróżnych osób też takich prywatnych i po jakimś czasie stwierdziłam, że chcę wyruszyć w podróż dookoła świata, więc trzeba byłoby troszeczkę inaczej pracować, bo wtedy już nie będę mogła prowadzić tak wielu szkoleń na żywo. I wtedy postanowiłam, że przenoszę swój biznes do sieci, że będę robiła kursy online i w ten sposób też będę pracowała, podróżując w tym samym czasie. No i tak właśnie się stało. Firmę założyłam w trakcie podróży, wróciłam później do Polski i urodziłam moją córeczkę. Teraz cały czas prowadzę swój biznes, spodziewam się drugiego dziecka, no i jakby w czasach tej pandemii już jestem bardzo dobrze przygotowana do tego trybu pracy, właśnie ze względu na to, że już dużo, dużo wcześniej byłam zmuszona wręcz do takiej pracy. A wspomniałaś o takim dużym skrócie. Ty wspomniałaś o potencjale na początku swojej wypowiedzi, o tym, że no, twoją misją jest również taki potencjał wzbudzić w każdym człowieku, który skorzysta z twoich usług. Czy ty już na studiach miałaś taką misję, czy ty dopiero po studiach zaczęłaś zastanawiać się, w jaki sposób mogłabyś wdrożyć psychologię w swoją pasję, ale też i w zarobek? Wiesz co, to było tak, że kiedy ja miałam swój ten okres dzieciństwa i dojrzewania, to bardzo mocno ubolewam nad tym, że jestem na jakiejś zapchlonej wsi, gdzie nie mam do niczego dostępu. Naprawdę byłam tym tak bardzo sfrustrowana, miałam niesamowite kompleksy też, między innymi związane z tym, ale nie tylko. I bardzo mocno chciałam coś robić, nie wiem, gdzieś nauczyć się pływania, grania na jakimś instrumencie, no czegokolwiek, tak naprawdę nic tam nie było możliwe i bardzo, bardzo byłam tym załamana, ale wpadło mi kiedyś czasopismo Focus w ręce i miałam bodajże wtedy 12 lat i od pierwszego egzemplarza stwierdziłam, że będę te czasopismo prenumerowała i to naprawdę bardzo mocno wpłynęło później na moje postrzeganie świata i na to, jak zdecydowałam się żyć, bo tam był taki dział psychologia i ja po prostu go uwielbiałam i byłam pewna, że to jest absolutnie fantastyczna dziedzina nauki i stwierdziłam, że to byłoby coś, co dla mnie jest ciekawe i rzeczywiście daje niesamowite jakieś możliwości rozwoju, ale najbardziej interesowały mnie te wszystkie rzeczy związane z mózgiem, że my nie wykorzystujemy tego swojego potencjału, że możemy dużo lepiej się uczyć, że możemy być bardziej efektywni, więc stwierdziłam, że oczywiście na psychologii nauczę się dokładnie tego, jak to zrobić, w jaki sposób lepiej wykorzystywać swój umysł, swój potencjał, natomiast jak już poszłam na tą psychologię, to okazało się, że tak niestety nie jest. To nie jest tak, że my się uczymy tam efektywnych sposobów zapamiętania
zapamiętywania, efektywnych sposobów notowania, przetwarzania informacji i wielu, wielu innych rzeczy, które no naprawdę mogłyby te życie zmienić. I zaczęłam szukać po prostu na własną rękę. I jak zaczęłam szukać na własną rękę i zobaczyłam, jak wiele rzeczy mogę zrobić, nadrabiając ten czas, który gdzieś mi, no ja tak uważałam wtedy, przechodził przez palce w okresie dzieciństwa, kiedy nic nie mogłam, to byłam po prostu w szoku. Bo wiesz, ja wyobraź sobie taką dziewczynę, która jest wypuszczona z tej wsi i teraz nagle myśli sobie, że okej, w wielkim mieście ona nagle wszystko nadrobi. Nagle zapisze się na wszystkie możliwe, nie wiem, jakieś kursy, szkolenia, spotkania. Będę nadrabiać cały ten czas, a dodatkowo oczywiście będę studiować. Natomiast rzeczywistość była kompletnie inna. Miałam tak dużo nauki i tak dużo tego wszystkiego było, że ja byłam załamana, że ja po prostu nie zdam sesji, że ja będę musiała jeszcze wrócić w ogóle na tą wieś i że nie będę w ogóle mogła robić nic poza tym. Więc bardzo mocno szukałam tych sposobów na to, co zrobić, aby sobie z tym poradzić. I jak zobaczyłam, jak to świetnie działa, to bardzo szybko zaczęłam być trenerem. To było w taki sposób zrobione, że ktoś widział na przykład, że ja nie wiem, szybciej czytam, albo inaczej notuję, albo inaczej zapamiętuję, albo robię jakieś inne rzeczy związane chociażby z uczeniem się. I wtedy ktoś mnie pytał, czy słuchaj, mogłabyś na przykład prowadzić taki warsztat na ten temat, bo robimy teraz jakieś tam dni wyszkolone. Albo na przykład byłam w jakiejś organizacji studenckiej, a byłam już później w każdej praktycznie, to może ktoś by zrobił jakiś warsztat fajny. No i ja zawsze dawałam jakieś propozycje, no to super. No i tak naprawdę od tego się to zaczęło, że ja zaczęłam bardzo dużo szkoleń prowadzić, zobaczyłam, że to sprawia mi niesamowitą frajdę. Naprawdę uwielbiam ten taki błysk w oku człowieka, który widzi, że wow, to ja nie jestem głupi, to ja naprawdę mogę zrobić fajne rzeczy, właśnie wiedząc, jakie narzędzia mi się w tym bardzo przydadzą. I to było coś, co spowodowało, że stwierdziłam, że to jest najwspanialsza praca, jaką tylko można mieć i co można w życiu robić. I nadal tak uważam. Pięknie, bo widzisz, ja mam takie wrażenie, że zresztą ja też byłem w sidłach tego problemu, że psychologia i co dalej? Mhm. Że kończysz tą psychologię, w zasadzie dalej nie masz pomysłu. Jeżeli chcesz dalej iść w kierunku psychologii, to najlepiej, żebyś poszła na praktyki. Na praktykach jest różnie, tak? I na praktykach często cię nie przyjmą, bo nie masz doświadczenia. Do pracy cię nie przyjmą, bo nie masz doświadczenia i jesteś w takim błędnym kole i dalej nie wiesz, co ze sobą zrobić, więc myślę, że jeżeli słucha nas jakiś student, jakaś studentka psychologii, to myślę, że już to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć misję w postaci, co ja chcę dalej po studiach. Tak, ja to zawsze powtarzam wszystkim moim czy słuchaczom, czy czytelnikom, czy osobom, które oglądają mnie na YouTubie, że studia to nie jest czas na studiowanie. To jest czas na to, aby jak najbardziej poznać siebie, aby sprawdzić się w tym, w czym jesteśmy też dobrze, w czym się my po prostu dobrze czujemy, bo ja tutaj absolutnie nie wyznaję żadnej teorii talentów. Natomiast właśnie, żeby to był taki czas poznawania i sprawdzania, w którą stronę ja chcę iść, bo większość osób, no ja tak mówię, że ma taką depresję tego roku piątego, że właśnie mam wrażenie, że nic nie potrafię, że nigdzie się nie dostanę, że nie mam żadnego doświadczenia. I tak, studia są czasem, kiedy masz robić doświadczenie. To jest czas wtedy, kiedy masz się angażować w różnych organizacjach, tylko naprawdę aktywnie, a nie tak, że jesteś na liście. Masz testować siebie w różnych sytuacjach, bo żaden, nawet najlepszy doradca zawodowy nie powie ci, co ty masz robić, jeśli ty sam nie masz kompletnie pojęcia, czy wolisz pracować z ludźmi, czy wolisz pracować indywidualnie, czy pod presją czasu, czy wolisz mieć jasno określone obowiązki, czy wolisz pracować prowizyjnie, czy wolisz pracować jeszcze jakoś inaczej. Nikt ci tego nie powie, ty sam musisz to sprawdzić, więc zapomnijcie o tym, że czas studiów to jest, kiedy siedzicie, czytacie książki, zdajecie egzamin. To jest absolutnie stracony czas. Mhm. A propos studiów, ja nigdy nie zapomnę zajęć z doktorem Pawłem Fortuną. Ja uwielbiam tego człowieka i on już wtedy podkreślał, że żyjemy w społeczeństwie osiągnięć i no, rzeczywiście jest tak, że musimy po prostu mieć zgromadzone trofea w postaci medali, w postaci pucharów, ale też i zdjęć, wpisów na Instagramie. No, wszędzie musimy się pochwalić tym, jak jest dobrze u nas w życiu i to też mam wrażenie, że błędnie kojarzy się z produktywnością i wiesz, to takie śmieszkowanie z coachingu, z tego, że codziennie musisz wstawać o 4:30, morsować, biegać, mieć
świetny kontakt ze znajomymi, z rodziną, świetny kontakt ze sobą. To wszystko powoduje, że osoba tak naprawdę zaczyna żyć w takim przekonaniu, że jest to beznadziejna, że ona nigdy nie będzie produktywna. Ja też nie bez kozery zaprosiłem cię na mój podcast, ponieważ ja właśnie widzę na twoim profilu, choćby właśnie na Instagramie, spójność, ale też mądrą produktywność. I chciałbym zapytać ciebie właśnie o to, jak według ciebie wygląda taka mądra produktywność. Po pierwsze, to ja się bardzo cieszę, że to widać, że to ma być mądra produktywność. Dokładnie. Ja jestem za tym, żebyśmy byli bardziej efektywni. W takim sensie, że psychologia daje naprawdę bardzo dużo różnych fantastycznych narzędzi. Cały czas psychologowie na całym świecie badają nasze mózgi, badają nasze zachowania, emocje, to w jaki sposób my funkcjonujemy. No i naprawdę jest wiele cudownych rozwiązań, jak sam zresztą wiesz, które pozwalają, nie wiem, rozwiązywać konflikty, podejmować lepiej decyzje, w lepszy sposób dbać o swoje związki, lepiej wychowywać dzieci, lepiej się uczyć. No i dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać? Wszystkie te umiejętności miękkie, bez względu na to, ile mamy lat, co robimy, naprawdę bardzo, bardzo nam pomagają, ale ja nigdy nie jestem za tym, żebyśmy po prostu gonili króliczka i uczyli się tego wszystkiego i czytali wszystko, co się tylko napatoczy gdzieś tam nawet w internecie, tylko po to, żeby po prostu, nie wiem, być na czasie albo wszyscy tak robią. Absolutnie nie. Więc bardziej jestem za tym, żebyśmy widzieli, że na przykład, no ja jestem akurat w tym najlepszym ekspertem, kiedy widzę, że nie idzie mi z nauką. Uczę się języka, no nie idzie. Nie wiem, uczę się do egzaminów, no kurczę, kompletnie nie pamiętam. Tam czytałam, a następnego dnia moja pamięć widać, że po prostu zupełnie tego nie przyswoiła. To teraz z jednej strony oczywiście większość ludzi będzie miała przekonania typu moja pamięć jest zła, powinnam jeszcze więcej powtórzyć w ten sam sposób, nie wiem, nie mam jakiejś zdolności, umiejętności do języków, albo mogę szukać dobrych rozwiązań. Mogę sobie zobaczyć, tak, że skoro ja się uczę języka i to nie daje efektów, to znaczy, że te rozwiązania, te narzędzia, te sposoby, które ja używam, są po prostu błędne, są złe. Intuicyjnie wybrałem nie to, co działa. I ja jestem za taką efektywnością, czyli za tym, że jeśli widzisz, że z twoim zdrowiem jest coś nie tak, że nie wiem, nie potrafisz wdrożyć jakiegoś planu dietetycznego na przykład, no to wtedy ty się dowiadujesz więcej na temat na przykład nawyków, albo na temat tego, jak działa silna wola, albo na temat tego, co można zrobić, żeby to usprawnić, bo jest wiele różnych elementów, które wpływają właśnie na to. Jeśli jesteś całe życie nieszczęśliwy, no to porównujesz się do innych, to warto byłoby to po prostu rozwiązać. Nie użalać się nad sobą przez całe życie, nie truć całe życie, nie wiem, życia innym ludziom, bo ty sobie nie radzisz ze swoimi emocjami, tylko rzeczywiście szukać na to rozwiązań. Więc ja jestem za tym, żeby sobie po prostu te życie ułatwiać, nie gonić za wszystkim, co się tylko da, ale też bardzo mocno też dbać o siebie. I ja oczywiście znam wiele różnych sposobów na to, co mogłabym jeszcze zrobić, natomiast ja zawsze sobie też zadaję pytanie, co jest spójne z moimi wartościami, jak ja chcę żyć, na czym mi najbardziej zależy. I to jest naprawdę fantastyczne, że po prostu podejmuję decyzje tylko i wyłącznie na podstawie tego, czego ja potrzebuję, co jest zgodne z moimi wartościami, a nie na temat tego, co się gdzieś aktualnie pojawi i nie wiem, na co jest teraz trend. A to jest świetne, o czym mówisz, bo ja mam wrażenie, że jesteśmy wręcz przebodźcowani tymi informacjami, które płyną od przeróżnych kanałów na mediach społecznościowych. W pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że my już nie wiemy tak naprawdę, co my mamy zrobić, żeby poczuć się lepiej we własnej skórze. No pewnie, bo większość ludzi kompletnie siebie nie zna. Mało tego, nawet jeśli mogłabym siebie jakoś bardziej poznać, to i tak bardzo często się zagłusza, nie chcę tak naprawdę tego słyszeć, jak wiele ludzi nie lubi być samych ze sobą, jak wiele ludzi nie potrafi być w ciszy, bo my kompletnie nie jesteśmy tego uczeni. Zobacz, że ani nie uczymy się tego w szkole, ani później na studiach. Tak naprawdę jeśli nie wejdziemy gdzieś w taką społeczność, która też zwraca na to bardzo uwagę, to często nawet nie jesteśmy świadomi, że warto byłoby się zająć takimi rzeczami, że warto byłoby też na przykład przeanalizować, jakie mamy przekonania, czy one nam pomagają, czy wręcz odwrotnie. Więc cały czas jakby widzę, jak wiele jest takich trudności związanych z tym, że ludzie biją się sami ze sobą, że nie wiedzą, czego chcą, że bardzo mocno zazdroszczą innym, że mają bardzo dużo jakichś takich rozterek wewnętrznych, które uniemożliwiają im życie takie naprawdę szczęśliwe.
No a oni oczywiście myślą, że to jest kwestia lepszych zarobków albo, nie wiem, wyjazdu na jakieś super wakacje. Absolutnie nie, absolutnie nigdy. Nigdy żadne pieniądze tego nie zastąpią. Wróćmy na chwilę do produktywności. Jak myślisz, czy bycie mamą przeszkadza w byciu produktywną osobą? Może, ale nie musi. Ja mam takie podejście, oczywiście też się tego bałam bardzo. Jak decydowałam się na zajście w ciążę, bardzo bałam się, jak to wszystko pogodzić, no bo teraz przecież pracuję, a w mediach i jakby wszystkie osoby gdzieś wokół mnie bardzo mocno przestrzegały mnie przed tym, że teraz to się wszystko zmieni, teraz to będzie ciężko, teraz to już będę niewyspana i w ogóle moje życie bardzo mocno się zmieni. No i teraz wyobraź sobie, że ja z mojego życia byłam tak niesamowicie zadowolona. Ono było bardzo mocno poukładane, ja byłam bardzo usatysfakcjonowana i naprawdę nie chciałam, żeby się tam coś zmieniało. Byłam w pełni szczęśliwa, więc jak słyszałam, że ma się tam wszystko zmienić o 180 stopni, to naprawdę czułam jakieś takie przerażenie i bardzo mocno biłam się z myślami, co zrobić, czy warto jednak być mamą, czy niekoniecznie. Natomiast to, co jakby ja widzę cały czas, to jest to, że to jest jedna z najważniejszych ról życiowych, do której my się kompletnie nie przygotowujemy. Czyli przykładowo, jeśli ja prowadzę swój biznes, to zakładanie, że będę pracowała tyle samo godzin po urodzeniu dziecka, co przed urodzeniem, no jest kompletnym idiotyzmem. No bo teraz wiadomo, że i co bym nie robiła, tak, to wiadomo, że ileś godzin będę się zajmować swoim dzieciaczkiem, nawet jeśli będzie dużo spać, nawet jeśli będzie niania, nawet jeśli tatuś będzie bardzo zaangażowany, bo to jest zupełnie normalne. Więc to jest oczywiste, że muszę zupełnie inaczej zaplanować swój czas pracy i to, jak ja będę pracować i ten tryb i obowiązki, którymi się będę zajmować, a nie zostawiać to tak, jak było. Bo to po prostu prowadzi do jednej wielkiej katastrofy. Tak samo jeśli chodzi o inne elementy naszego życia. Więc oczywiście może być tak, że my sobie wszystko pięknie zaplanujemy, a się okaże, że mamy bardzo trudny egzemplarz i oczywiście bardzo podziwiam takie osoby, które mają na przykład te high needs baby, gdzie one non stop płaczą, są bardzo, bardzo wymagające, ale też jakby widzę też drugą stronę, czyli mamy dzieci i kompletnie nie wiemy, jak się nimi opiekować, w jaki sposób radzić sobie z ich złością, dlaczego dziecko, nie wiem, w piątym tygodniu nagle zaczyna mi płakać, mimo że było aniołkiem, bo nie mam pojęcia o tym, że są skoki rozwojowe, bo nie wiem, jak sobie radzić z wieloma różnymi sytuacjami i liczymy na to, że intuicja nam tutaj pomoże albo jeszcze, nie wiem, rodzice albo inne osoby, które są tutaj bardzo pozytywnie nastawione, ale no cóż, co to dużo mówić, tak? Nie mają często wiedzy. To, że coś się działo przez wiele, wiele lat, nie oznacza, że działa. Więc myślę, że można być jak najbardziej produktywnym i fantastycznie wykorzystać ten czas, który mamy, czy to będzie godzina, dwie, trzy, pięć dziennie, czy nawet pół, a można być taką osobą, która żyje w kompletnym chaosie, jest totalnie sfrustrowana, zmęczona i ciągle załamana tym, że straciła tak wiele z życia, bo teraz musi siedzieć z dzieckiem. No, pięknie to podsumowałaś, naprawdę. Zresztą ja też czasami łapię się na tym, że ciągle mi się wydaje, że może być tak samo jak kiedyś i nie ubolewam nad tym, ale właśnie ta różnica, o której ty wspominasz, jest tutaj kluczem, żeby zrozumieć to, że to już nie jest ten wiek, w którym jestem na przykład singlem, czy jestem po prostu w związku partnerskim, no bo trochę się podmieniało i trzeba to dostosować, trzeba siebie dostosować do tej nowej rzeczywistości. Tak, ale zobacz też, ja tak muszę tutaj wejść w słowo, mm-hmm. Tak mówisz, że no właśnie, już nie będzie tak jak kiedyś, albo że trzeba się dostosować, trzeba zrobić coś tam. Zobacz, jak my zwracamy uwagę na to, jakby tamten czas to był jakąś utopią, a ten czas to jest jakimś wielkim trudem. No ja nie chcę być zawsze niemiła, ale jak ktoś mi też mówi o tym, że no teraz tak jest ciężko i źle, to czasami mam ochotę zapytać, to dlaczego się decydujesz na dziecko? Po co ty w ogóle się na to zdecydowałeś? Skoro to jest coś, co ci te życie w jakiś sposób, nie wiem, utrudnia i powoduje, że jesteś mniej szczęśliwy, no to jaki jest tego sens? Ja mam zupełnie inne do tego podejście, że to nie jest tak, że ja tracę teraz możliwość wyjścia na imprezę o każdej porze nocy, akurat tu najczęściej, albo tracę, nie wiem, wiele innych różnych rzeczy, tylko ja się decyduję na coś kompletnie innego.
Czyli ja się decyduję na to, że ja teraz chcę tulić moje dzieciątko i odczuwać całe spektrum najwspanialszych, cudownych emocji, których nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyłam. Ja chcę teraz patrzeć na to, jak moje dziecko wzrasta i odczuwać tą niesamowitą satysfakcję z tego, jak widzę, jak się rozwija. Która, nie wiem, czy cokolwiek w mojej pracy dawało mi tak niesamowitą satysfakcję. Ja chcę teraz, kiedy jeździłam sobie po świecie, naprawdę zwiedziałam bardzo dużo krajów, byłam w wielu miejscach, widziałam, że jakby ten poziom już później zachwytu nad różnymi rzeczami bardzo malał. Natomiast obecnie, kiedy ja mogę, nie wiem, chociażby nową plażę pokazać dziecku i widzę ten zachwyt, te emocje znowu mi się udzielają, tak jakby doświadczam od nowa tych dobrych rzeczy, które już były takie bardzo mocno niedoceniane przeze mnie i ja mam na to takie patrzenie. I oczywiście, że jest tak, że nie będę tak wolna, jak byłam wcześniej, ale to jest cały czas takie patrzenie na to, że jakby dziecko jest temu winne. Albo zobacz, jak to jest. Jeśli mam własną firmę, no to mogę narzekać. No oczywiście, tutaj ja nie idę na macierzyński. Przecież ja pracuję non-stop. Przecież ja, nie wiem, muszę się wieloma rzeczami zajmować. Mam ogromną odpowiedzialność. Zamiast patrzeć na to, co jest super pozytywne i dlaczego się na to zdecydowałam. Tak samo, nie wiem, patrzenie na to, że przeprowadzę się do domu jednorodzinnego. Oczywiście, że my będziemy mieli mnóstwo różnych rzeczy, bo nagle rynne, jak nam się zepsuje, to ja muszę ją zreperować i ja muszę wyczyścić filtry, które są gdzieś tam w piwnicy, bo to kiedyś się zajmowało tym osoba, która rozporządza tak w bloku, a teraz już jakby to spada na mnie i to ja muszę sobie trawkę gdzieś tam przyciąć. Natomiast ja to zrobiłam z jakiegoś powodu, tak? Bo chciałam mieć inne fantastyczne rzeczy, które są z tym związane. Więc ja dokładnie tak samo patrzę na rodzicielstwo. Ja się zdecydowałam na to, żeby mieć inne fantastyczne profity z tym związane. A nie patrzeć, jak to mi teraz ciężko i jak to było fantastycznie, jak nie wiem, na przykład byłam sama. Nie, wiesz co, ja bardziej mówiłem w kontekście produktywności i tego, że ja na przykład ostatnio właśnie z żoną miałem taką rozmowę, że czy nam się wydaje, że na przykład kiedy bylibyśmy bez dziecka, pracowalibyśmy więcej? Nie, bo już mieliśmy okazję do tego, żeby, wiesz, żeby być bez dziecka i wcale to tak nie było i to od nas zależy i to się tutaj w ogóle nie jest dla nas przeszkodą. Zresztą my się fajnie uzupełniamy, bo oboje prowadzimy firmy, prowadzimy je zdalnie i dzielimy się tym czasem, że na przykład ja pracuję, nie wiem, 2-3 godziny, Karola zajmuje się Tosią, później jest odwrotnie, ja zajmuję się Tosią, Karola pracuje, gdzieś tam jakoś sobie ten produktywny czas również w ten sposób właśnie zapewniamy, no ale rzeczywiście faktycznie jest tak, że każdy dzień to jest nowa przygoda, nowe emocje, odkrywanie tego dziecka na nowo i nawet teraz, kiedy nie widzę Tosi 4 dni, to widzę po tych 4 dniach, już nawet po zdjęciach, jak ona się zmienia. To jest niesamowite. Ale też to, co ważnego powiedziałeś, tak, że po pierwsze mieliśmy też okazję, żeby się przekonać, jak to wygląda i że często jest tak, że my to bardzo mocno, nie wiem, tak kolorujemy, tak, że byłoby na pewno dużo łatwiej i wszystko byłoby super, a niekoniecznie, ale kolejna rzecz to też zawsze by zadała pytanie, czy my naprawdę chcemy więcej pracować? Naprawdę, bo mi zależy na tym, żeby pracować coraz mniej i tak już pracuję naprawdę bardzo mało i nadal uważam, że jeszcze da się coś z tym zrobić i nadal da się ten czas skrócić, bo moje wartości kompletnie co innego przedstawiają. Wcale nie zależy mi na tym, żeby coraz więcej pracować i wcale nie muszę coraz więcej zarabiać, bo jakby kompletnie co innego w życiu wyznaję, co innego jest dla mnie ważne. Więc ja też myślę, że znowu tutaj powrót do tego, żeby takie poznanie siebie tutaj dobre przeprowadzić, bo może się okazać, że to, że nam wszędzie jakby mówią o tym, żeby więcej zarabiać, więcej pracować i że wręcz robi się, nie wiem, jakaś taka moda, że wstyd jest powiedzieć komuś, że ma się mnóstwo czasu, to jakby niekoniecznie jest to, co my powinniśmy w życiu wyznawać. Ale wiesz co, ja wpadłem właśnie w sidło takiego przekonania, że kiedy ja też miałem takie przekonanie, że chciałbym pracować mniej i rzeczywiście tak robiłem, że na przykład scalałem w to, nie wiem, w 2-3 godziny dziennie, jeden dzień w tygodniu to był taki pełen konsultacji. Ja miałem wrażenie, że jest wtorek, na przykład świadomie nudzę się, na przykład jeszcze kiedy na przykład nie było córki, ale nudzę się i mam wyrzuty sumienia, że powinienem, że wszyscy inni są w pracy i to był mój problem.
No tak, bo rzeczywiście wiele osób też ma problem z tym, żeby odpoczywać. My teraz prowadzimy mastermindy i wyobraź sobie, że bardzo dużo uczestników tych mastermindów proponując nam pomysły na to, co mogłoby się jeszcze na tych spotkaniach odbywać, mówią nam o tym, żebyśmy zrobili warsztaty na temat odpoczynku, że to jest obecnie bardzo mocno obciążające, żeby w ogóle odpoczywać sobie spokojnie. Więc no tak, coś w tym jest rzeczywiście. No tak, no bo w dzisiejszych czasach odpoczynek polega na tym, że kładziemy się przed snem, scrollujemy Instagram, porównujemy się do innych osób, jesteśmy dalej w stresie, bo patrzymy z pozycji lepszy, gorszy. No i co to za odpoczynek? No nie, to absolutnie nie jest. No właśnie, słuchaj, wcześniej rozmawialiśmy, zanim ten podcast w ogóle powstał, kiedy rozmawialiśmy na temat daty, wymieniliśmy się poglądami, wymieniliśmy się sugestiami, jeśli chodzi o na przykład oddelegowanie niektórych rzeczy, żeby starać się być bardziej produktywną osobą, czyli po prostu nie robić rzeczy, których nie wiem, na przykład ja nie znam się na mechanice samochodowej, więc po co mam pół dnia spędzać czas nad, nie wiem, YouTube'em i kombinowaniem, skoro mogę poprosić o pomoc, po prostu oddelegować zadanie mechanikowi. Natomiast niektóre osoby, czy większość osób, nie ma możliwości oddelegowania rzeczy typu na przykład niania, bo z tego, co słyszę, no to jest naprawdę spory problem z nianiami, chyba że źle szukam. Natomiast czy ty jesteś w stanie podzielić się takimi tipami, takimi z życia codziennego, które powodują, że właśnie możemy stać się bardziej produktywni? Znaczy, to oczywiście zawsze będzie zależało od osoby, co ona konkretnie robi, w jaki sposób ona pracuje, ile ma dokładnie czasu do dyspozycji, jeśli chodzi na przykład o pracę, co ona chce osiągnąć, jakie ma wartości, więc to jest tak wiele różnych rzeczy, że nigdy w życiu bym nie powiedziała, że masz żyć tak jak ja. Ja sobie sama zastanawiałam się nad tym, co jest dla mnie najważniejsze, jakie są to wartości, do czego ja będę dążyła, więc na przykład gdyby ktoś spojrzał na mój plan dnia, to by stwierdził, że jejku, ja strasznie dużo odpoczywam na przykład, albo nie wiem, bardzo dużo czasu spędzam, nie wiem, na sporcie, a dla kogoś to nie będzie miało jakiejś większej wartości. Ja też sama gotuję, a ktoś inny powie, dlaczego ty sama gotujesz? Przecież można, nie wiem, zamówić catering dietetyczny albo nie wiem, wyjść gdzieś na miasto, więc każdy będzie miał, myślę, zupełnie inne podejście do tego. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób ja pracuję, a pracuję mniej więcej 4, maksymalnie 5 godzin od poniedziałku do piątku, 4-5 godzin dziennie. I w tym czasie tak naprawdę zajmuję się wszystkim, jeśli chodzi o mój biznes, ale też o mój rozwój i jakby to jest wystarczający czas na to, żebym wiele rzeczy zrobiła i tak jak już powiedziałam, jeszcze jestem pewna, że ten czas da się znacznie skrócić. I to, co na pewno bardzo mocno mi pomaga, to jest to, że ja doskonale wiem, które zadanie jest ważniejsze, a które jest mniej ważne. I zawsze zaczynam dzień od tych zadań, które są najważniejsze, więc nawet gdybym miała godzinę dziennie, bo nie wiem, moje dziecko się rozchorowało albo cokolwiek innego się stało, to ja jestem w stanie i tak popchać coś do przodu właśnie dzięki temu, że ja doskonale wiem, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, co pozwala mi więcej zarabiać, co pozwala mi lepiej prowadzić firmę, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo pomocne, chociażby w tym, żeby być super skoncentrowanym i świetnie wykorzystać nawet bardzo krótki czas, który mogę mieć w ciągu dnia. No teraz też mam zdecydowanie w sumie mniej tego czasu właśnie ze względu na to, że chociażby bardzo dużo jakichś badań muszę cały czas robić, wyjeżdżać, gdzieś się ogarniać, jeśli chodzi o też drugą ciążę. Więc no wiadomo, ten czas się bardzo mocno skraca. To, co jest też absolutnie fantastyczne i nie wyobrażam sobie, żebym tego nie miała, to jest to, że ja bardzo dużo rzeczy deleguję. Ja bym powiedziała, że zdecydowaną większość. 90%. I to nie jest kwestia tylko tego, że ja się na czymś nie znam, bo ja ogólnie mam absolutnie silne przekonanie, że jeśli ja mam ustaloną mniej więcej moją stawkę godzinową, która wynosi X i każdy ma swoją jakąś, za jakie pieniądze jest w stanie pójść do pracy, bo czuje się ekspertem w swojej dziedzinie, bo ma pewne kwalifikacje, umiejętności, to wszystkie czynności, które można byłoby zlecić za stawkę niższą niż nasza, to jest strata czasu.
Czyli jeśli ja robię cokolwiek, co mogłabym zlecić, co jest niższe niż ta stawka, to jest strata czasu. Dlatego też naprawdę ja zlecam absolutnie wszystko, co tylko mogę i robię tylko te rzeczy, które ja muszę wykonać, no bo po prostu no nikt inny live'a za mnie nie poprowadzi albo nie wiem, nie przygotuje kursu, chociaż wiele elementów tego kursu nadal zlecam, tak żeby na przykład, nie wiem, zrobić dodatkowy research, czy przygotować jakieś zdjęcia, przygotować na przykład, nie wiem, całe edycje postów, które ja wpisuję, jakieś poprawki, różne rzeczy, które też są z tym związane, więc to wszystko zlecam. Tylko te rzeczy, które naprawdę jestem pewna, że nikt inny za mnie nie wykona, robię ja. I to jest coś fantastycznego ze względu na to, że znowu ludzie naprawdę mają, nie wiem, jakieś bardzo mocne przekonanie, że jeśli nauczą się jakichś paru trików, to nagle ich doba się bardzo wydłuży. No nie. Tak naprawdę zarządzanie i umiejętność zarządzania sobą w czasie polega na tym, że my bardzo dobrze wiemy, co przynosi nam super korzyści, a wszystkie rzeczy, które tych korzyści nie przynoszą, bądź wyrzucamy, bądź zlecamy komuś innemu, bądź planujemy na później, bo nie da się po prostu inaczej. Więc znowu, to jest bardzo mocno dostosowane do tego, jak ja chcę żyć, więc ja powiedzmy pracuję sobie od godziny 10 do 15 z przerwą godziną na obiad, następnie później zajmuję się moją córeczką, więc mam też taki wolny czas i bardzo sobie ten czas cenię. Mi bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu też spędzać ze swoim dzieckiem, więc na przykład wszystkie rzeczy, które są do zrobienia w domu, ja zlecam. Poza gotowaniem praktycznie niczym się w domu nie zajmuję, bo jest to po prostu zlecone. I dlaczego? No właśnie dlatego, że wiem, że na przykład 100 razy bardziej wolę spędzać czas z moją córeczką, niż zajmować się, nie wiem, jakimś sprzątaniem czy innymi rzeczami, które mogę zlecić za stawkę kilkadziesiąt, czy kilka razy, tak, przynajmniej niższą niż stawka, którą ja sobie wyznaczyłam za mój czas pracy. I oczywiście zaraz ktoś mi powie, no tak, ale przecież ja tutaj nie mam pieniędzy, ja mało zarabiam, ja robię cokolwiek innego, co mi na to nie pozwala. I to jest znowu, nie chcę mówić, że tutaj się ludzie nad sobą użalają, no bo oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie każdy ma takie same możliwości, natomiast gdybym ja była w takiej sytuacji, to zawsze myślałabym o tym, co mogę zrobić, żeby zarabiać więcej i nadal chciałabym delegować różne rzeczy, żebym miała czas na naukę, żebym miała czas na to, żeby zdobyć dane kompetencje i momentalnie podwyższyć swoje zarobki właśnie w ten sposób. Więc ja myślę, że wiele osób wpada w takie błędne koło właśnie też między innymi z tego względu, że w ogóle nie docenia tego czasu, który jest bardzo ważny na pozyskiwanie nowych umiejętności, tak aby można było zdobyć sobie lepszą pracę czy lepszą profesję. I na przykład u mnie to było naprawdę taki game changer, jak zaczynałam swój biznes, kiedy od razu zlecałam rzeczy i wszystko tak naprawdę opłacałam z moich oszczędności. Właśnie ze względu na to, że liczyłam, że jeśli będę jak najwięcej rzeczy zlecała, to dużo szybciej będę zarabiała, niż gdybym wszystko robiła sama, bo wtedy jakby ten zarobek przyjdzie dużo, dużo, dużo później, bo to się bardzo mocno rozciągnie w czasie. Więc mi to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Co jeszcze? No na pewno jak już wiemy dokładnie, co mamy robić, to sama praca w koncentracji, też umiejętność podejmowania pewnych decyzji. Cały czas korzystam bądź z mentoringów, bądź z mastermindów, bądź cały czas się uczę. Nie ma dnia, żebym ja nie przerabiała jakiegoś kursu, nie czytała książek i nie podnosiła swoich umiejętności. Nie ma takiego dnia. Więc to też na pewno bardzo mi pomaga. No i jest tego bardzo dużo, więc to ja też prowadzę sobie różnego rodzaju takie rozmowy indywidualne, jestem w stanie bardziej doradzić, natomiast myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby też, no znowu, poznać siebie, nie będę się tutaj powtarzała, ale też zobaczyć, jak my możemy dostosować te różnego rodzaju narzędzia efektywności osobistej do naszego życia. Mhm. Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że trochę mnie zaskoczyłaś, ale tak myślę, że w taki sposób bardzo pozytywny, ponieważ tak przyznam szczerze, że oczekiwałem, że właśnie zaczniesz mówić na przykład o śnie, regeneracji, o, nie wiem, adaptogenach na przykład. Mhm. I oczywiście jest to jakiś tam nieodzowny element, natomiast myślę, że warto jednak skupić się na tym całym backgroundzie tego wszystkiego, tak? Czyli
po co będziesz brać adaptogeny, skoro masz chaos w życiu, jesteś poddenerwowana, nie potrafisz zarządzać czasem w kontekście nawet takich prostych rzeczy, więc no raczej adaptogeny nic nie zdziałają dobrego, tak? W sensie może jakoś tam pomogą, ale no to tak jakby osoba, która je bardzo kiepsko, je przetworzone rzeczy, nagle brała, nie wiem, tabletki na wątrobę. No tak, tak, ale oczywiście ja jestem też za tym, wiesz, to jest też takie pytanie, które po prostu sobie tak coś mi przyjdzie do głowy, to wyciągam, może nie jest też takie poukładane, jak być powinno, ale oczywiście tak, sen jak najbardziej, mam absolutnego bzika na punkcie snu, więc tak, oczywiście bardzo, bardzo dużą rolę przykładam też do snu, w ogóle do całego stylu życia, do tego co jem, w jaki sposób odpoczywam, jak pracuję, to jest wiele różnych elementów, jak, no w zasadzie, jak najbardziej. Tak, pytanie otwarte, ale spodobało mi się to, spodobała mi się twoja odpowiedź, ponieważ tutaj zauważyłem, że ona jest w kontekście emocji. I tutaj widzisz, znowu na przykład rzeczy ważne, które odkładamy na później, tak? Czyli ta prokrastynacja. Ty zawsze zaczynasz od rzeczy najważniejszych i wiesz, że jeżeli wykonasz to zadanie, to wtedy masz spokojniejszy dzień. Natomiast wiele osób robi wręcz odwrotnie, tak? Czyli czeka nawet tygodniami, żeby zrobić dane zadanie. No i z czegoś to wynika. I to też nie jest tak, że ktoś powie, no bo jestem takim, wiesz, słodkim leniuszkiem i po prostu odkładam na później, tylko tam jest jakaś nieprzepracowana emocja. Może lęk, może strach przed porażką, prawda? I tutaj też warto się nad tym skupić. Oczywiście, że tak. Ja wiem, że jak ktoś posłucha tego podcastu, sobie myśli, o jajku, super, jej dziecko non-stop śpi, ona cały czas śpi, pracuje sobie tylko chwilkę, w ogóle robi to, co trzeba, w ogóle nie potrzebuje, nie ma żadnych jakichś wewnętrznych dialogów typu jak mi się dzisiaj nie chce, albo nie mogę się dzisiaj skupić, bo po prostu, nie wiem, hormony te nawet ciążowe powodują, że mózg jest jakiś kompletnie inny i wszystko jest po prostu piękne. No nie, oczywiście, że nie, tylko że ja po prostu szukam rozwiązań na to. Jak widzę, że nie radzę sobie na przykład z tym, żeby wcinać słodycze, no to szukam na to rozwiązań, co ja mam z tym zrobić i dlaczego ja mam aż takie parcie. Jak widzę, że nie wiem, na przykład nie mogę się za coś zabrać i na przykład projekt, który wymyśliłam, nie idzie do przodu, to teraz zastanawiam się, co tam było nie tak, czy ja to nie tak wydelegowałam, czy to nie jest projekt, który jest jakiś kluczowy, czy ja nie potrafię i muszę sobie znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże i pomoże mi to usprawnić, czy szukam sobie jakiegoś kursu, które nauczy mnie, co z tym zrobić. Czy to zaraz wydeleguję jakiejś osobie, która będzie super ekspertem w danej dziedzinie i to ona mi w tym pomoże. Więc to jest zawsze w taki sposób. Po prostu szukanie rozwiązań. Ja chyba nie miałabym lepszej rady do niczego, bo naprawdę przecież ja też cały czas mam jakieś problemy z różnymi rzeczami i po prostu nie wiem, kompletnie niejako nie skupiam się na tym, że to jest jakaś wielka trudność, tylko skupiam się na tym, żeby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Więc tak, to zdecydowanie tak. A to jest chyba bolączka naszych czasów, że my skupiamy się na skutku, na przykład jestem otyła, natomiast nie skupiamy się na przyczynie w ogóle tego problemu, prawda? I tutaj myślę, że w nawiązaniu do tego, co mówisz, no to jest chyba klucz. Rzeczywiście skupić się na przyczynie, a nie na samym skutku, bo to nic w zasadzie dobrego i nowego nie wniesie. Dorota, też wspomniałaś na początku, że no ty pochodzisz z mniejszej miejscowości i też rozmawialiśmy na temat przekonań. Ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza kobiety, które pochodzą z mniejszych miejscowości, mają na sobie taki ciężar w kontekście bycia matką, bycia kobietą i takie przekonanie typu iść na przykład do pracy, zadbaj o siebie, no to jest coś, czego wręcz wstydzą się, że raczej kobieta to powinna być w domu, właśnie zajmować się dziećmi, że już jej czas minął, że teraz najważniejsze jest dziecko i że już przestań myśleć o głupotach, o jakichś wyjazdach, a gdzie ty tam będziesz za granicę teraz lecieć, zwiedzać, jak ty tutaj musisz być w domu. Jakie ty masz doświadczenia z tym związane? Wiesz co, myślę, że tak, że kobiety ogólnie naprawdę nie mają łatwo, jeśli chodzi o różnego rodzaju przekonania. Nawet kiedyś słyszałam taki piękny cytat, że dziewczynki się wychowuje, a chłopców się kocha. No i ja myślę, że jest w tym naprawdę bardzo dużo prawdy i sama też bardzo staram się zwracać na to uwagę, wychowując moją córeczkę, ale
wracając jakby też o to, co zapytałeś. Ja wychowałam się w rodzinie, gdzie były same dziewczyny. Czyli miałam jeszcze dwie moje młodsze siostry i nie miałyśmy żadnego brata. I dlaczego wydaje mi się to być istotne? Z tego względu, że pracowałam na wsi i nigdy w życiu nie odczułam czegoś takiego, że ja się do czegoś nie nadaję. Albo że jestem dziewczyną i jestem z tego powodu zwolniona z, nie wiem, jakiejś cięższej pracy, z robienia czegokolwiek tak naprawdę. No, ja przyznam szczerze, trochę byłam wychowywana może jak syn wręcz, pod tym względem, że jakby nie było żadnej jakiejś taryfy ulgowej, nikt za bardzo nie pytał mnie, czy ja coś będę dawała radę, albo nie będę dawała rady, nikt się nigdy nie użalał nade mną, w żaden sposób nie odczuwałam tego, że nie wiem, są zawody dla kobiet bądź nie. I naprawdę się wielokrotnie na tym zastanawiałam, skąd ja w ogóle mam takie też przekonanie i chyba właśnie z takiego właśnie podejścia, że nie miałam brata, więc wszystko, co było trzeba zrobić gdzieś tam w gospodarstwie, no to ja robiłam, no po prostu, nie wiem, no od małego, nie wiem, jeździłam traktorem, miałam mnóstwo pracy fizycznej, też jechałam do lasu i zajmowałam się tym, żeby, nie wiem, przygotować opał na zimę, później ten opał trzeba było wrzucić do piwnicy, nie wiem, to ja rozpalałam w piecu, to ja musiałam tam, nie wiem, na przykład skrzynki zbijać gwoździami i ogarniać wszystkie jakieś tam rzeczy związane z tym, co było akurat trzeba zrobić. I myślę, że to naprawdę jest dla mnie naprawdę bardzo dobre, że tak się właśnie wychowałam, no bo dzięki temu nie miałam żadnej w głowie przekonań typu czegoś nie mogę albo nie będę sobie tak działała. Oczywiście, że ja też wielokrotnie słyszałam, że własna firma to jest zły pomysł, że lepiej mieć pracę stabilną, stałą, spokojną, umożliwiającą macierzyństwo. Natomiast no całe szczęście ja bardzo szybko trafiłam na takich ludzi, którzy zajmowali się tym rozwojem osobistym, bardzo dużo czytałam. Później, kiedy już też stosowałam te wszystkie techniki efektywnej nauki, miałam dużo, dużo więcej czasu na studiach, dzięki czemu nie tylko mogłam bardzo dobrze zdawać wszystkie egzaminy, to jeszcze właśnie angażować się w wiele różnych rzeczy i to też bardzo mocno wpłynęło na to, jak ja patrzyłam na świat. I na to, że byłam bardzo przeciwna takim stereotypom. No i tak jest do dzisiaj. Ja uważam, że to też między innymi na kobietach ciąży to, żeby nauczyć swoich partnerów tego, aby oni też zajmowali się dziećmi i też nie odbierali im tego. Mam takie wrażenie, że bardzo często, tutaj pewnie się hejt posypie, ale często mężczyźni nie zajmują się dziećmi też dlatego, że są tak bardzo wyręczani przez kobiety albo tak bardzo mocno w jakiś sposób oceniani negatywnie, na takiej zasadzie, że jeśli facet sobie nie radzi z jakimś tam, nie wiem, przewijaniem dziecka, no to kobieta czuje się w powinności, żeby to wykonać za niego, bo ona to zrobi lepiej. No i jeśli on tak raz, drugi, dziesiąty słyszy i widzi, no to po prostu już to przestaje robić i uważa, że jest zły, beznadziejny i tylko ona jest w stanie to ogarnąć, więc myślę, że wiele rzeczy związanych z tym, jak wygląda chociażby wychowanie czy obowiązki domowe, wynika też właśnie z tych różnych przekonań i z tego, że kobiety kiedyś miały normalnie tak zadanie, żeby zajmować się domem, mężczyzna wychodził do pracy i przynosił pieniądze, natomiast później, kiedy kobiety zaczęły chodzić do pracy, to nagle po prostu stwierdziły, że one będą i pracowały i zajmowały się wszystkim, co trzeba robić w domu i mało tego, jeszcze były z tego dumne, no bo ona wychowała trójkę synów, bo ona zajęła się domem i jeszcze pracowała i jeszcze tak jakby uważała to za po prostu coś, co jest bardzo dobre, no więc jeśli ktoś tak uważa, no to okej, super, jeśli obie strony uznają, że to jest świetne rozwiązanie, no to super, ale z tego, co ja widzę, to większość kobiet jednak czuje się bardzo uciemiężona, czuje, że się poświęca, często się czuje jakąś taką ofiarą całej tej sytuacji, więc no już za tym to absolutnie nie jestem, więc uważam bardzo mocno, że to w jaki sposób kobieta, oczywiście mężczyzna też, ale skoro pytać o kobiety, jak postępuje, w jaki sposób dba o swój czas wolny, ma niesamowity wpływ później na dzieci. Czyli w moim obowiązku jest wręcz, żeby moje dziecko obserwowało mnie jako osobę usatysfakcjonowaną, jeśli chodzi o moją pracę, usatysfakcjonowaną, jeśli chodzi o mój czas wolny, osobę, która ma pasję, która dba o znajomości, która robi, jest po prostu szczęśliwa. Jest mamą, która nie może się doczekać, żeby spędzać czas ze swoim dzieckiem, a nie taką, która już po prostu ma wszystkiego serdecznie dosyć. Mamą, która wymyśla różne fajne zabawy,
zabawy, bo ma na to czas, bo miała czas na to, żeby na przykład je przygotować albo poczytać sobie na ten temat, a nie taką, która już ma wszystkiego po dziurki w nosie, więc no, ja chcę być taką mamą. Ja chcę być taką mamą, którą moje dziecko obserwuje i widzi, że mama teraz na przykład idzie malować obrazy i chce mieć czas dla siebie, bo każdy powinien mieć czas dla siebie, przynajmniej tą godzinę, dwie dziennie. I ja jestem bardzo, bardzo mocno za tym. Ale wiesz, teraz się z tobą mega zgadzam a propos nawet tego wątku, gdzie stwierdziłaś, że może hejt się posypać. Ja uważam, że absolutnie nie posypię się, bo ja też uznaję taką zasadę. I tutaj niejednokrotnie, kiedy rozmawiam czy z moimi klientkami, czy w ogóle tak wiesz, na stopie takiej prywatnej, to często słyszę takie hasło, że mój mąż jest kochany, bo on mi pomaga w wychowaniu dziecka. No i wtedy zastanawiam się, jak to jest, że on pomaga. No przecież oboje decydujemy się na to dziecko, prawda? No i moim właśnie obowiązkiem jest po prostu być przy tym dziecku, być przy mojej żonie, a nie z doskoku pomagać, no bo to trochę chyba nie w tym kierunku powinno iść. No pewnie. Ja wiem, że ja się tak rozgadałam na ten temat, ale wiesz, bo to o to chodzi, że ja na pewno nie chcę tutaj bronić mężczyzn, że oczywiście oni tu biedni, kobieta im zabroniła i on już tutaj się nie angażuje. To wiadomo, to jest jakby cały czas uczenie się pokolenia obecnego od starszego, jak było. To teraz się tak wszystko też zmienia, że kobiety nagle bardzo dużo pracują. Kiedyś to nie było aż tak popularne. Jednak większość kobiet zajmowała się po prostu domem. Więc my po prostu powielamy pewne wzorce. My obserwowaliśmy naszych rodziców, jak się zachowywał tata, jak się zachowywała mama. No i teraz, wiesz, nam też z takiej pozycji psychologów, którzy już bardzo dużo rzeczy mieli na studiach, to jest na pewno łatwiej być świadomym nawet pewnych wzorców, rzeczy, które my powielamy, jakichś takich właśnie wzorców rodzinnych, niż taka osoba, która kompletnie nigdy się w życiu nad tym nie zastanawiała i nawet nie wie skąd to ma i dlaczego tak jest i dlaczego myśli, że tak musi być i że się nie da inaczej, więc na pewno jest nam pod tym względem łatwiej. Natomiast no tak, ja rzeczywiście uważam, że oczywiście no, nikt piersią nie nakarmi mojego dziecka, no, nie ma takiej opcji, natomiast wiele innych rzeczy jak najbardziej dzielimy sobie po pół. Ale wiesz co, też wydaje mi się mimo wszystko, że komunikacja tutaj jest bardzo słaba często w związkach, bo facet mimo tego, że nawet chciałby pomóc, nie mówię, że tak jest zawsze, tak, ale często bywa również i tak, że nawet podczas przewijania, no nie robi tego zbyt umiejętnie, ale się stara. I kobieta zamiast mu po prostu, nie wiem, albo go poinstruować, albo po prostu dać mu to zrobić. Niech kilka gaf popełni w momencie, kiedy tą pieluchę założy, zdjąć jeszcze raz, żeby on się po prostu tego nauczył. No to jest po prostu takie zbyteczne, oj zostaw, ty nie umiesz. I wtedy też no, facet cofa się i nie chce tego robić po raz kolejny, no bo mimo szczerych chęci po prostu wie, że z taką opinią się za chwilę może spotkać. No powiem Ci, że nawet ja pamiętam, jak się moja Kornelka urodziła i właśnie mój partner chciał ją przewinąć i mówi, kurczę, ale jak to zrobić, czy coś? Ja mówię, nie mam pojęcia, ja ją przewinęłam jeden raz, weź Ty mi pomóż, to bo może Ty mi znajdziesz jakiś super sposób na to, bo ja nie wiem, więc ja wręcz w drugą stronę chciałam, że w ogóle my się musimy razem wszystkiego nauczyć, no bo skąd ja mam wiedzieć? I widzisz, i to właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że jestem wolna od tych przekonań, które mówią często kobiecie, ty powinnaś się znać, ty powinnaś wiedzieć, jak się karmi dziecko, ty powinnaś wiedzieć, jak się zajmować dzieckiem, a skąd ja mam wiedzieć, to jest moje pierwsze dziecko, hello, ja się dopiero będę uczyła, kompletnie nie mam pojęcia, więc mam wrażenie też takie, że kobiety chcą bardzo zgrywać takie idealne, że one się na wszystkim znają, że czują jakiś... Nawet wczoraj byłam na spotkaniu i też jedna z kobiet, która urodziła niedawno dziecko, czuła się w jakiś sposób zażenowana, że ona nie potrafi tak dobrze trzymać dziecka, albo że tak nie za bardzo wie, jak tutaj karmić, albo jak przystawić. Czy ty widziałeś kiedyś faceta, żeby z zażenowaniem o tym mówił i nie wiem, było mu z tego powodu, nie wiem, jakiś wstyd, albo czuł, że powinien, nie wiem, jak się na tym znać? No raczej nie. No wydaje mi się, że to jest właśnie takie bardzo silne nastawienie, że skoro ja zostałam matką, to muszę być idealną matką, która wie, w jaki sposób, nie wiem, przewinąć swoje dziecko. A już mniej myślę o tym, jak ważne jest to, żeby ono czuło moje serduszko, moją miłość i to, że jest bezpieczne. Więc no, tak myślę, że to też kwestia właśnie chociażby takiej świadomości. A czy twoim zdaniem
w ogóle można nauczyć się być mamą, zanim się urodzi? Czy ty na przykład czytałaś poradniki, czytałaś jakieś książki na temat bycia matką i czy to w ogóle później rzeczywistość zweryfikowała? Czy to ci pomogło? Zdecydowanie tak. Uważam, że kompletnie nie wiemy. Tak jak nie wiem, chcę być przedsiębiorcą, to warto, jeśli się do tego przygotuję. Jeśli chcę prowadzić marketing, no to chodzę na kursy, szkolenia, mam jakichś specjalistów. Chcę być mamą? No, to jakoś będzie, nie? Więc nie, ja jestem bardzo za tym, żeby się przygotować do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób reagować, żeby wiedzieć na przykład, jak dziecko podnosić. No bo się okazuje, że robienie mu takiej windy jest bardzo, bardzo negatywne, tak? Lepiej na boczek dziecko wyciągać z wózeczka. No i skąd bym miała to wiedzieć, gdybym, nie wiem, nie czytała jakieś książki osoby, która zna się na fizjoterapii albo po prostu nie wezwała sobie specjalisty, który mi o tym powie. Skąd miałabym wiedzieć, że na przykład, nie wiem, warto jest w taki, a nie inny sposób reagować na złość dziecka, albo z czego ona wynika, albo jak sobie radzić z tym czasem, kiedy, nie wiem, dziecko ma skok rozwojowy. Kiedy są te skoki rozwojowe, jak się na nie przygotować, z czego one wynikają, jak się mózg wtedy rozwija. No uważam, że to jest niesamowicie ważne, no bo to z jednej strony bardzo według mnie, tak, wpływa na też taką satysfakcję z tego macierzyństwa. Fantastycznie też wpływa na to, żeby szukać pewnych rozwiązań i często nawet małe rzeczy naprawdę bardzo mocno pomogą w tym, żeby rozwiązać jakieś trudności. No ale kwestia nawet tego, że jeśli wiem, z czego to wynika, dlaczego to dziecko się tak zachowuje, dlaczego one krzyczy, dlaczego ona tak, a nie inaczej reaguje w danej sytuacji, no to już sama świadomość powoduje, że ja się nie będę tak frustrować, nie będę jakaś załamana, że ja, nie wiem, źle dziecko wychowuje, albo że to jest normalny etap rozwoju, że to jest bardzo ważne, żeby tak teraz odczuwało emocje, a ja powinnam je tego nauczyć, tego w jaki sposób je w mądry sposób okazywać. Więc no to jest, myślę, fantastyczne i to też daje mi ogromną satysfakcję, że mogę sobie właśnie nowe rzeczy wdrożyć, nauczyć się, dowiedzieć o moim dziecku, więc ja jestem bardzo, bardzo, bardzo za tym, żeby czytać, dowiadywać się, żeby coraz bardziej rozumieć te dzieci i myślę, że naprawdę wtedy to macierzyństwo i w ogóle rodzicielstwo jest o niebo przyjemniejsze. Dorota, zadam Ci ostatnie pytanie. Niejednokrotnie wspominałaś o satysfakcji. I ja ostatnio również zadałem takie pytanie mojemu gościowi, dość enigmatyczne, ale no też myślę, że otwarte pytanie. O co chodzi twoim zdaniem w życiu? Ojejku, no to ładnie. Wiesz co, ale trudne pytanie. No ja niby bardzo sobie taką wyznaję też tą filozofię stoicką, więc też mam te różne kontemplacje i bardzo mocno też zastanawiam się nad jakimś takim sensem w życiu i wielokrotnie nawet z moim partnerem to rozmawialiśmy, że właśnie co jest tym sensem, co jest tym sensem, po co my tak naprawdę żyjemy. Wiesz co, nie wiem, naprawdę ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie chcę się tutaj mądrzyć i nie wiem, jak mądre, filozoficzne tutaj przytaczać cytaty. Natomiast to, co dla mnie chyba jest takie bardzo, bardzo ważne, to jest też taka wewnętrzna zgoda z tym, co się dzieje. Ja naprawdę bardzo doceniam moje życie i naprawdę niesamowicie się cieszę z tego, jak ono wygląda, ale też wiem, że to się nie wzięło znikąd. To nie jest też tak, że po prostu taki jest, tylko naprawdę bardzo wiele rzeczy i decyzji, które podjęłam, wpłynęło na to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. I to, co chyba też jest dla mnie też takie bardzo ważne i na pewno zechcę się tym zająć, to wszelkiego rodzaju taką aktywność pro bono, pomoc innym ludziom, żeby też się czuli tacy spokojni, szczęśliwi, bez względu na to, ile mają pieniędzy, co się w ich życiu dzieje. Też takie właśnie podejście stoickie. Bardzo mi zależy na tym, żeby mocno budować taką świadomość szukania rozwiązań, chociażby jeśli chodzi o naukę. Bardzo mocno na to stawiam z tego względu, że jestem po prostu załamana jak dzieci po tym systemie szkolnym. Nie tylko, że nie potrafią się uczyć, bo to jest jedna rzecz, ale to, co jest jeszcze gorsze, to jest to, że mają tak niskie poczucie własnej wartości, tak bardzo niskie poczucie własnej sprawczości, zaufania do siebie, co się przekłada naprawdę na całe nasze życie i tak bardzo mi zależy na tym, żeby tym ludziom pomóc i żeby mogli tak no, dobrze się w swoim życiu czuć. Chciałabym tak coś po sobie zostawić większego. Bardzo chciałabym pomagać ludziom na jakąś większą skalę. Mam już jakieś kilka pomysłów, co mogłabym z tym zrobić, no ale to jeszcze chwilkę ze względu właśnie na to, że bardzo chciałabym się chwilę jeszcze zająć dziećmi i im najwięcej czasu poświęcić, ale już jakby pomysł na to też mam. Także
Nie wiem, naprawdę to jest bardzo trudne pytanie. Rozumiem. Nie, no powiem ci szczerze, że mój gość też został znokautowany tym pytaniem, także no jest to dość tak, no pytanie dość otwarte, no myślę, że niektórzy pół życia spędzają na tym, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, także myślałem, że może gdzieś tam ty na przestrzeni lat taką filozofię sobie obrałaś. Myślę, że gdzieś tam odpowiedziałaś po części na to pytanie, że, no, że właśnie ten spokój życia twoim zdaniem jest tutaj najważniejszy, tak? Znaczy spokój ducha, takie życie w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Ja wyznaję podobne zasady i chyba też o to mi w dużej mierze w życiu chodzi. Jak sobie kiedyś robiłam ćwiczenie na wartości, jakie są najważniejsze w życiu dla mnie, to byłam w absolutnym szoku, że harmonia wewnętrzna była numerem jeden. I naprawdę powiem ci, że odkrycie tego też bardzo mi pomaga w podejmowaniu decyzji do dzisiaj, mimo że to było tak wiele lat temu. No ja myślę, że kiedy się nie ma tej harmonii wewnętrznej, no to to niesamowicie odbija się na każdej płaszczyźnie twojego życia, czy zawodowej, czy jako matka, czy jako żona, prawda, czy jako przyjaciółka, no wszędzie wtedy jest konflikt. Dorota, gdzie można cię znaleźć lub gdzie chciałabyś, żeby najczęściej wyszukiwali cię moi słuchacze? Ja zapraszam wszystkich do zobaczenia mojego kanału na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie Dorota Filipiuk. Jeśli chcecie pobrać sobie jakieś bezpłatne materiały, zrobić sobie testy, też możecie sobie wejść na moją stronę dorotafilipiuk.pl. Jeśli chcecie też poznać mnie z trochę takiej bardziej prywatnej strony, to jestem na Instagramie. Możecie mi posłuchać na podcaście Efektywność Osobista Dorota Filipiuk, znaleźć na Facebooku i wszędzie wystarczy, że wpiszecie moje imię i nazwisko i mnie znajdziecie, więc jest to dosyć proste. Tam również raz na jakiś czas pojawia się opcja dostępu do kursu, wykupu kursu, prawda? Tak, mam kilka różnych kursów, też prowadzę Akademię Efektywności, Akademię Geniusza, która się cyklicznie odbywa dwa razy do roku. To jest taki jedyny w Polsce program uczenia się na trzech poziomach, czytania, notowania i zapamiętywania razem z Mastermindem, czyli nie tylko mamy dostęp do kursu online, ale też przechodzimy sobie te kursy razem z trenerem technik nauki, który pomaga nam w tym, żeby to wszystko też wdrożyć. No i jest to naprawdę fantastyczny program z tego względu, że jest coraz większy zainteresowanie i recenzje, jakie dostajemy, są absolutnie zgodne z tym, jak ja chcę prowadzić swój biznes, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. No jeszcze kilka minut temu zastanawiałaś się, co byś mogła po sobie zostawić. Myślę, że już taki owoc twojej pracy, jak właśnie taki kurs, to jest coś, co zmieniać będzie ludziom życie na wiele, wiele lat. Także to jest moje marzenie, ale na pewno chcę to robić jeszcze na jakąś taką większą skalę. Bardzo mi się marzy dotarcie do różnych domów dziecka, aby tym dzieciom pomagać też w tym, żeby miały taki dobry start. No bo no rzeczywiście, im raczej nikt tego nie wykupi, a bardzo mi zależy na tym, żeby one też mogły się rozwijać. Natomiast ja mam totalnie przekonanie, że edukacja jest taką drogą do tego, żebyśmy mieli naprawdę dobre życie, dużo łatwiejsze i naprawdę myślę, że gdyby każdy miał taki sam dostęp do edukacji, naprawdę dobry, takich fantastycznych mentorów, cudownych nauczycieli, to świat wyglądałby kompletnie inaczej. Zgadzam się w 100%. I a propos szkoły, myślę, że psychologia czy inteligencja emocjonalna to powinien być jakiś podstawowy przedmiot już w podstawówce. Także no chyba jeszcze trochę czasu przed nami. No z tego co widzę, to idziemy w zupełnie drugą stronę, więc... A no właśnie. Cóż, Dorota, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Jestem przekonany, że z tej rozmowy słuchacze wyciągną przepiękne owoce i wdrożą je, miejmy nadzieję, w swoje życie. No mam taką nadzieję. Też bardzo dziękuję za zaproszenie, a wszystkim słuchaczom życzę tego, żeby zawsze, kiedy coś w życiu idzie nie tak, po prostu szukali rozwiązań, bądź sami, bądź szukali pomocy, czego my, mam wrażenie, że jesteśmy cały czas jeszcze nienauczeni, a naprawdę wiele ludzi na świecie już przeszło te problemy, które my mamy i ma gotowe rozwiązania, z których po prostu warto jest skorzystać. Zgadza się. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Cześć.